Ta rezolucja, która zostaje przyjęta w czwartek, jest bardzo istotna, dlatego że ona przede wszystkim odbiera, mam nadzieję, że odbiera, przyjemność panu Łukaszence organizowania Mistrzostw Świata w hokeju w 2014 roku, dlatego że nie uchodzi, żeby taka radosna impreza odbywała się w kraju, w którym powodów do radości nie ma, w którym są więźniowie polityczni, w którym są tortury. I decyzja Parlamentu Europejskiego wzywająca władze międzynarodowe hokeja na lodzie do wycofania się z tej wcześniejszej decyzji przyznania Mistrzostw Świata Łukaszence jest jak najlepsza. Ja się muszę przyznać, że to jest, chodziłem za tym 3 miesiące, ale udało się przy współpracy z innymi posłami naszej grupy, ale również przy współpracy z innymi frakcjami politycznymi. To się udało. Teraz politycy, mogę powiedzieć, zrobili co do nich należało, a teraz ważne jest, żeby obywatele krajów Unii Europejskiej naciskali na swoje narodowe federacje, a to znaczy, żeby Czesi pisali do czeskiego, do czeskiej organizacji, do czeskiej federacji hokeja na lodzie, Polacy do polskiej, Brytyjczycy do brytyjskiej, po to, żeby w maju, kiedy będzie kongres Międzynarodowej Organizacji Hokeja na Lodzie w Helsinkach bodajże, żeby wówczas ta międzynarodowa organizacja podjęła decyzję o odebraniu Łukaszence tej możliwości prezentowania się jako normalny prezydent normalnego kraju. Niestety Łukaszenka nie jest normalnym prezydentem normalnego kraju, to jest niestety dyktatura i powinniśmy o tym pamiętać i nie pozwolić mu na wykorzystywanie sportu do promocji siebie i swojego reżimu.